Rafał Adamczyk i Michał Kopański zostali powołani na stanowiska wicewojewodów śląskich. W czwartek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawił ich wojewoda Marek Wójcik. Szczegóły w materiale Pawła Jędrusika. Nowa Lewica i Polska 2050 biorą stanowiska wicewojewodów śląskich. Przedstawicielem tego pierwszego ugrupowania jest Rafał Adamczyk, były poseł. W Urzędzie Wojewódzkim będzie odpowiadał za Wydział Budżetowy, Zdrowie i Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Oczywiście analizuję wszystkie podległe wydziały, mam z nimi spotkania. Wnioski pewnie niebawem będą, czy coś będzie do poprawy, czy nie. Mam nadzieję, że doświadczenie pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i ich pomysły, które będą oczywiście wyłącznie na korzyść mieszkańców Polek i Polaków, będą wprowadzane, jeżeli będzie taka potrzeba. Wicewojewodą został też Michał Kopański. Do tej pory pracował w branży finansowo-ubezpieczeniowej, był radnym w powiecie mikołowskim, a także w gminie Wyry. Ja traktuję moje powołanie jako służbę dla społeczeństwa. Dzisiaj z panem wojewodą mieliśmy wstępne spotkanie zapoznawcze. No, omówimy po konferencji prasowej ciąg dalszy, jak będzie wyglądało zarządzanie podległymi pionami. No, wdrażam się. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będę w stanie coś więcej powiedzieć. To kolejne zmiany w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim po tym, jak opozycja wygrała wybory parlamentarne. Niewykluczone, że zmian będzie więcej. Tych decyzji kadrowych, takich odwołujących ze stanowisk, w moim przekonaniu było stosunkowo niewiele. To były raczej decyzje na poziomie wicedyrektorów poszczególnych wydziałów. Natomiast w miarę naszej oceny pracy poszczególnych wydziałów, niewykluczone, że jeszcze jakieś zmiany kadrowe będą. Śląski Urząd Wojewódzki pozostaje natomiast nadal bez rzecznika prasowego.